Ross jest dość rzadkim gościem w Farsundzie. Ten osobnik odpoczywał na krach lodu w Zatoce Białego Niedźwiedzia przez 2 dni. Po kłach można poznać, że to samiec. W dodatku miał już za sobą niejedną walkę, ponieważ jeden jego kieł jest ułamany. Mimo że jest to ogromne zwierzę i niedźwiedź polarny miałby spore kłopoty, aby go upolować, Mors cały czas zachowuje czujność i rozgląda się, sprawdzając, czy wokół niego jest bezpieczny. Morsy żerują przy dnie, ich przysmakiem są małże. Przemieszczają się blisko dna, znajdują pokarm dzięki swoim obfitym wąsom czuciowym, zostawiając po sobie ślad z pustych, wyssanych z zawartości muszelek.